228 tysięcy paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy przechwycili w Budzisku funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej z Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego. Nielegalne wyroby tytoniowe ukryte były w litewskim TIRze, który miał przewozić Lodówki. Kierowca ciężarówki został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Funkcjonariusze podlaskiej KAS zatrzymali do kontroli w pobliżu polsko-litewskiej granicy w budisku ciężarówkę na litewskich numerach rejestracyjnych kierowaną przez 42-letniego Litwina. Zgodnie z przedstawionymi dokumentami w naczepie Tira miały znajdować się lodówki do wina. Samochód został prześwietlony i poddany kontroli z wykorzystaniem Gotama, służbowego owczarka belgijskiego wyszkolony do wykrywania wyrobów tytoniowych. W trakcie sprawdzania naczepy okazało się, że w kartonowych pudłach zamiast deklarowanych lodówek znajdują się białoruskie papierosy. W sumie 228 tysięcy paczek o szacunkowej wartości rynkowej około 3 milionów złotych. Funkcjonariusze wszczęli przeciwko litewskiemu kierowcy sprawę karną skarbową, zarekwirowali papierosy oraz ciężarówkę wykorzystaną do ich przewozu. Mężczyzna został zatrzymany i po postanowieniem sądu, tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Grozi mu kara pozbawienia wolności nawet do 10 lat.